czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Serdecznie Państwa. Teraz chwilę będę mówił tak na okrągło, żeby te osoby, które się dołączają, mogły spokojnie dołączyć. Witamy serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odpornej Szkoły dla dyrektora, dyrektorki. Mamy dziś taki temat, który pozornie jest kadrowym tematem, ale tak naprawdę ma bardzo znaczący wpływ na jakość relacji w szkole i też bym powiedział, że na rozwój i na korzystanie z tych zasobów, które w szkołach są dostępne. Pomyśleliśmy, że warto się zatrzymać nad takim zjawiskiem, o którym dużo się mówi w publicznej przestrzeni, o tym, że ta zastępowalność pokoleń, jeżeli chodzi o nauczycielki i nauczycieli, w ostatnich czasach nieco się zaburza, że jest stosunkowo niewielu kandydatów do pracy, młodych nauczycielek i nauczycieli. I to skutkuje takim zjawiskiem, że szkoły bardzo chętnie zatrudniają osoby, które już przeszły na emeryturę, a albo dyrektorzy podejmują rozmaite starania, żeby nie dopuścić do tego, żeby nauczycielki czy nauczyciele, którzy już chcą odejść, na tę emeryturę odchodzili, tylko żeby ich jak najdłużej zatrzymać w pracy. To też sporo osób z bardzo długim doświadczeniem, z pewnymi nawykami, które powstały lata temu i potem kształtowały się w doświadczeniu lat kolejnych, stanowią sporą grupę w Radzie Pedagogicznej. I to, czemu chcielibyśmy się przyjrzeć, to na ile te różne szkolne pokolenia, nauczycieli młodych, tuż po studiach albo z krótkim doświadczeniem i tych, którzy to doświadczenie mają już okazałe bardzo, na ile ten dialog w ogóle się toczy, czynimy takie założenie, że dobrze by było, jeżeli on się będzie toczyć, i chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jakie są doświadczenia z takim aktywizowaniem, ułatwianiem dialogu międzypokoleniowego, ale też o tym, jaką korzyść te pokolenia, to starsze, bardziej doświadczone i to młodsze, mniej doświadczone, mogą odnieść z faktu, że będzie się taki dialog toczył i wzajemne uczenie się od siebie. Myślę, że nie jest ryzykownym stwierdzenie, że gdyby taki proces toczył się żywo, to byłoby to z korzyścią dla obu tych stron. Ale o szczegółach będą mówiły dzisiaj nasze prelegentki, o których za momencik powiem. Jeszcze chwila, tak jak zwykle, informacji na temat Centrum Edukacji Obywatelskiej i dzięki któremu tutaj możemy się spotykać i rozmawiać. Sponsorem naszych przedsięwzięć adresowanych do dyrektorów i dyrektorek szkół jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która nam towarzyszy już od kilkudziesięcioleci jako partner, który nas wspiera w naszym działaniu. Centrum Państwo na pewno znają, na tym slajdzie po prawej stronie znajdują się te imponujące cyferki, które powodują, że mamy takie wrażenie, że dosyć dobrze znamy system oświaty, głównie dzięki temu, że współpracujemy z osobami, które są wewnątrz tego systemu i część z nich zresztą będą Państwo mieli okazję dzisiaj spotkać. Dwa słowa o ofercie. Tworzymy rozwiązania dla nauczycieli, dyrektorów oraz szkół i one się grupują w tych trzech obszarach. Bardzo zachęcamy do zaglądania na nasze strony internetowe, bo można tam znaleźć mnóstwo zupełnie darmowych materiałów, które można wykorzystywać w pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych, o tym jeszcze przez chwilę będę mówił, no i do projektów edukacyjnych. Jak Państwo zajrzą na naszą stronę, to zobaczycie
do jakich projektów można szkołę u nas zapisać. Te projekty są zupełnie bezpłatne, a mają znaczący i korzystny wpływ na różne obszary w pracy szkoły. Ten wątek, którym chciałem Państwa szczególnie zainteresować, to warsztaty, które realizujemy dla rad pedagogicznych. Nasi trenerzy, którzy są jednocześnie doświadczonymi nauczycielami i nauczycielkami, odwiedzają szkoły i prowadzą warsztaty, których ofertę dość bogatą w różnych obszarach pracy też można znaleźć na naszej stronie. Bardzo zachęcamy do zaglądania, no i korzystania. Następną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, są nasze wydawnictwa. Tutaj widzą Państwo akurat ostatnie dziecko wydawnictwa Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czas na szkołę doceniania, ocenianie kształtujące jako element procesu uczenia się, to jest taki wątek, którym CEO zajmuje się od wielu, wielu lat, a ta książka zbiera wiele z tych doświadczeń i można sporo praktycznych wniosków z tego wyciągnąć. Także bardzo zapraszamy, są także inne książki. Prowadzimy też takie może trochę nowocześniejsze formy a propos dialogu międzypokoleniowego, przekazywania informacji, ale też dzielenia się refleksjami. To są podcasty. Tutaj macie Państwo zaproszenie na nowy, ważny podcast związany ze zdrowiem psychicznym. I to może tyle tych wstępów na temat Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teraz już chciałbym po pierwsze bardzo podziękować prelegentkom, że zechciały wziąć udział w tym złożonym jednak, w tym webinarium na złożony temat. Właśnie, bardzo dziękuję. Któraś z naszych uczestniczek napisała, że ten podcast jest świetny. Dzięki za te rekomendacje. Ale wracam do przedstawiania. Dzisiaj gościmy dwie dyrektorki szkół, a właściwie jedną dyrektorkę szkoły, Agnieszkę Barber, ale także trenerkę Family Labu z Krakowa, ze środowiska małopolskiego, i Urszulę Skrzypczak. Tak się zawahałem właśnie, dlatego że Ula przez wiele lat była dyrektorką szkoły, ale teraz zajmuje się szerzej nieco oświatą, bo została zastępcą burmistrza Piastowa i teraz z tej perspektywy patrzy na szkoły, więc ma takie obie, organu prowadzącego i dyrektorski punkt widzenia. I zaprosiłem również Julię Celejewską, która nie jest wprost związana z oświatą, ale za to jest trenerką pracującą z różnymi środowiskami. Dzięki temu będziemy mieli nie tylko dialog międzypokoleniowy tu na webinarze, ale też dialog międzyśrodowiskowy. Jest trenerką, która pracuje w różnych miejscach, ale w tym także w szkołach, wokół tematów, o których pewnie wkrótce powie. No i teraz chciałbym bardzo Was poprosić o taką krótką informację na temat tego, czym się zajmujecie w kontekście tego naszego wątku, i pomyślałem sobie, że takim dobrym pytaniem, od którego moglibyśmy zacząć, jest odwołanie się do doświadczenia, czyli jakbyście miały sięgnąć pamięcią do różnych interakcji, w których byłyście z rozmaitymi współpracownikami, osobami, z którymi pracowałyście, to czego właściwie uczyliście się od tych, którzy byli od Was starsi, ale też od tych, którzy byli od Was młodsi? Jak wzbogacałyście się tym, że funkcjonowałyście w środowisku, w którym byli ludzie o różnym poziomie doświadczenia, a też różni wiekowo, pokoleniowo? I chciałbym zaprosić jako pierwszą Agnieszkę. Witam Was serdecznie wszystkich. Agnieszka Barber. I czego uczę się z różnych ról, które pełnię? Jako dyrektorka szkoły samorządowej, której jest 41 oddziałów, ponad 100 nauczycieli, tak 110 z kawałkiem.
Trochę uczę się od młodych, trochę uczę się od tych bardziej doświadczonych. Od młodych luzu, asertywności, otwartości, chociaż sama czasami ich przerażam swoją. Od doświadczonych uczę się warsztatu, uczę się podejścia, uczę się też umiejętności, ale czasami uporu, którym się częstuję. Ogromnej odpowiedzialności i to bardzo widać, tę odpowiedzialność nauczycieli, którzy są doświadczeni. I to tak z kawałka szkolnego, bo jest nas na korytarzu szkolnym bardzo dużo jako nauczycieli i absolutnie się identyfikuję również jako nauczyciel. Natomiast jako trenerka Family Labu, w którym nasza praca oparta jest na, przede wszystkim na budowaniu szacunku, na wartościach takich czterech podstawowych i integralności, i autentyczności, równej godności, odpowiedzialności, to ciężko mi jest rozróżnić te pokolenia, czyli młodszych doświadczeniem i starszych doświadczeniem, chociaż mam w szkole starszych wiekiem i bardzo młodszych doświadczeniem. Czyli takich nauczycieli, których właśnie szukamy, tak jak powiedziałeś, Przemku, z takim niepokojem, żeby w ogóle jakichś nauczycieli mieć. I przychodzą do pracy nauczyciele, którzy nigdy nimi nie byli, a mają na przykład 20 lat doświadczenia w innych zawodach i często się świetnie sprawdzają. I wymagają też takiej przestrzeni, żeby się pochylać nad tymi tematami. Natomiast wracając do kawałka trenerskiego, to uczę się ludzi i uczę się właściwie nie klasyfikować ich i uczę się ogromnej elastyczności w pracy i też takiej pracy trenerskiej z nauczycielami często i z rodzicami. Również te grupy są mocno wymieszane, jeśli chodzi o pokolenia i to dla mnie jako dla trenerki nie ma większego znaczenia, bo od każdego z nich się uczę. Mam nadzieję, że uczymy się wzajemnie. Jasne. Dzięki, że zwróciłaś uwagę na ten wątek, że doświadczenie i wiek to nie są rzeczy, które zawsze są tożsame, bo to jednak bywa pod tym względem rozmaicie. No i też dzięki, że powiedziałaś o tym nieklasyfikowaniu, to pozwala mi teraz powiedzieć, że naszą webinarową intencją nie było też przyczynianie się do jeszcze większego segregowania na tych starszych i tych młodszych, tylko właśnie myślenie o tym, jak tutaj robić tak, żeby ten czynnik na przykład nie wpływał na jakość kontaktu między różnymi nauczycielami, czyli żeby wiek nie stanowił przeszkody we wzajemnym uczeniu się od siebie. Dzięki. Julia, to ciebie poproszę. Ty tak patrzysz trochę z boku szkoły, albo z góry, albo z dołu, ale w każdym razie nie ze środka, to może być cenny punkt widzenia. Tak, nie ze środka, to może najpierw powiem, co robiłam, jak wchodziłam do środka. Otóż pracowałam i dalej pracuję z nauczycielami, dyrektorami szkół jako trenerka, prowadzę warsztaty z prewencji wypalenia zawodowego oraz z odzyskiwania motywacji do pracy w takich momentach, kiedy już jakoś tak, no, osoby są w miejscu jakoś, że potrzebują sobie przypomnieć, czemu właściwie to robią i o co chodziło na początku tej drogi. I czego się uczę od młodszych i od starszych w tym moim trenerskim kawałku i z grupach, z którymi się spotykam. No więc od starszych chyba uczę się tego, że po prostu no, oni już wiedzą jak. I w momentach, kiedy mi się coś wydaje bardzo dużą przeszkodą i jakoś tak urasta do rangi czegoś, co może jakoś, nie wiem, silnie zaburzyć tą moją drogę, no to po prostu chętnie sięgam do doświadczenia osób, które już przeszły może nawet nie raz takie sytuacje, ale dwa czy trzy albo jeszcze więcej i po prostu są w stanie mi powiedzieć, słuchaj, jakby to minie i będzie lepiej, bo po prostu mają to doświadczenie. Mhm. Tak, bo oni już to wiedzą. I też sobie oczywiście cenię, jak ktoś mi powie, jakoś nakieruje mnie, co zrobić, żeby było trochę łatwiej, tak? Żebym po prostu nie musiała wymyślać koła od nowa, tylko żeby po prostu ktoś już może mi podpowiedzieć, co zrobić. Więc też to mnie uczy pokory,
której często mi brakuje w mojej ścieżce, jednak takiej pokory, no właśnie, że może po prostu pewne rzeczy przychodzą z doświadczeniem i z czasem i też nie ma co się jakoś napinać i udawać, że mam do czegoś dostęp, jak jeszcze nie mam. A od młodszych, no ja przyznam się, że przez to, że jakoś tak, to jest w ogóle dla mnie nowa myśl, uczenie się od młodszych w środowisku zawodowym, bo jakoś tak zatrzymałam się świadomością na takim etapie, że jestem młoda, ale już od pewnego czasu zdecydowanie spotykam osoby na przykład 10 lat młodsze albo 12 lat młodsze ode mnie w kontekście zawodowym i jakoś brutalnie sobie uświadamiam, że jest między nami już różnica znaczna i czego się od nich uczę. No przede wszystkim tego, że świat się zmienia i zmienia się w szybkim tempie i osoby, które są ode mnie młodsze o 10-12 lat, widzą go już zupełnie inaczej. I w takim kontekście edukacyjnym chyba to, czego się najbardziej uczę, to nowych definicji i nowego spojrzenia na to, co jest na przykład przemocowe w środowiskach edukacyjnych. Jakoś mam wrażenie, że to najmłodsze pokolenie wchodzi z jakąś taką zupełnie inną, nie wiem, poziomem rozeznania w zdrowiu psychicznym oraz różnych czynników tego, co jest dla nich przeciążające, jak chcą pracować i to jest dla mnie jakoś też takie bardzo, no, bardzo się od nich uczę po prostu, jak ta zmiana zaszła i jakie są teraz nowe spojrzenia na coś, do czego ja dochodziłam dłużej. Okej, dzięki. Mnie się przypomniało takie odwrotne odkrycie do twojego, że już są ludzie, którzy są od ciebie młodsi, bo ostatnio miałem takie doświadczenie, nie będę się nad tym rozwodził, ale tylko je nazwę, bo ja z kolei jestem bardzo przyzwyczajony do tego, że wszyscy, z którymi współpracuję, są ode mnie młodsi, ale zdarzyło mi się parę lat temu trafić do sanatorium i wreszcie odkryłem, że mogę być młodszy od innych. No dobrze, ale to już nie będę tego rozwijał. Ula, zapraszam ciebie. Gdybyś ty mogła powiedzieć o tym uczeniu się od takich, którzy mają inne doświadczenie, inny wiek niż ty. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Przemku, ja też mam wrażenie, że jestem w kategorii doświadczenia w szkole, ale bardzo chciałabym też korzystać i korzystam, mam nadzieję, z tego młodego ducha szkolnego. Ja od ponad 3 dekady pracowałam w szkołach, w tym ponad 2 dekady na stanowisku dyrektorskim. A przez ostatnie 4 miesiące próbuję rzeczywiście spojrzeć na oświatę z trochę innej perspektywy. I muszę powiedzieć, że to zarządzanie przez wiele lat taką kadrą nauczycielską 60-70-osobową, ono generalnie uczyło mnie bardzo wiele zawodowo i życiowo. Razem z tymi nauczycielami starałam się budować takie relacje no pomiędzy uczniami, ale pomiędzy nimi, członkami właśnie tymi starszymi i młodszymi społeczności szkolnej, te relacje z rodzicami. Te wszystkie obszary się w szkołach przecież bardzo mocno przenikają. Ale jako dyrektor głównie wsłuchiwałam się i tego się uczyłam, wsłuchiwania w potrzeby innych, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. Starałam się też zauważać i uczyć od nich, podążać za ich potrzebami związanymi ze zmianami, które na okrągło działy się w szkolnictwie przez te moje lata zawodowe, ale też wsłuchiwałam się w takie potrzeby zmieniających się ich możliwości zawodowych, zarówno tych zawodowych, ale też osobistych. Uczyłam się patrzenia na nauczyciela, ale też na człowieka, na jego potrzeby, takie zwykło ludzkie. Czyli generalnie starałam się uczyć od nich takiej dobrej organizacji otoczenia fizycznego, które by było sprzyjające zarówno młodemu, jak i starszemu pokoleniu. Miałam też takie poczucie, że od jednych i od drugich, wysłuchując ich potrzeb, uczyłam się i wzajemnie z nimi organizowałam wzajemne wspieranie się. Starałam się łączyć te dwa światy, doświadczenia i młodości.
w różny sposób. Mam nadzieję, że z perspektywy teraz tych ponad 30 lat no, udało się to na tyle, że jest to już ugruntowane w tych szkołach, które teraz trochę z innej perspektywy oglądam. No właśnie, jak mogę ciebie spytać właśnie jako osobę, która patrzy na kilka lub kilkanaście szkół z perspektywy tej zmienionej, już nie dyrektorki, tylko osoby odpowiadającej za oświatę w organie prowadzącym, to czy to zjawisko, o którym ja mówiłem, czyli że tych nauczycieli młodych jest rzeczywiście mało, to jest takie żywe doświadczenie, z którym organy się mierzą? Czy bardziej to jest takie zjawisko, z którym jakby można sobie poradzić, że jak ty byś to nazwała? No, czy to tak, zdecydowanie więcej jest nauczycieli doświadczonych. Tych, którzy mają doświadczenie zawodowe, zdecydowanie mniej jest nauczycieli początkujących. Natomiast ja jestem mimo wszystko optymistką. Myślę, że do tego zawodu będą trafiać nauczyciele i że cały czas będziemy pracować nad tym mieszaniem się dwóch światów, młodości i doświadczenia, po to, żeby budować na optymalnie najlepszą z możliwych szkół. Ten optymizm mi póki co nie opuszcza. Ale no zauważam tę tendencję rzeczywiście, że więcej mamy nauczycieli doświadczonych, no i to jest trochę kłopot zarówno z pozycji organu, jak i z pozycji prowadzącego, jak i z pozycji dyrektora każdej placówki. Mhm. Jasne. No właśnie, bo gdybym miał powiedzieć, jak sobie myślę o tym zjawisku, jakim jest ten dialog, czyli obecność między tych osób, które mają różne doświadczenie, to ja rozumiem, że to jest zjawisko absolutnie naturalne, jak w każdym zawodzie, w każdym środowisku, może z wyjątkiem sportowców, ale no bo tam jest ta granica bardzo obniżona, kiedy się wychodzi z tego aktywnego środowiska, ale w większości zawodów tak jest, że te pokolenia sobie towarzyszą i naturalne jest, że się od siebie uczą różnych rzeczy. To, że my o tym rozmawiamy, no, jakoś wynika z faktu, o którym chcę teraz powiedzieć, on jest trochę smutny, ale mam nadzieję, że może to jest tylko stereotyp i że tak nie do końca jest, że kiedy obserwować taką przeciętną radę pedagogiczną w szkole, to te osoby z dużym doświadczeniem i starsze wiekiem bywa, że są trochę takie jakby odcięte w jakimś kokonie od tego głównego nurtu życia szkoły. Pozostali nauczyciele spoglądają na nich z takim poczuciem, że oni trochę nie potrafią się przystosować do tej nowej rzeczywistości, że ciągle powtarzają takie tęskne słowa o tym, że kiedyś to te dzieci były inne i że można było liczyć na rodziców, a teraz to się wszystko zmieniło. I przez to, że tak często mówią, no to pozostali nabierają takiego przekonania, że oni są niezmienni, znaczy, że oni się niczego nie nauczą, a jednocześnie jest mnóstwo wyzwań związanych z tym, że szkoła się ciągle zmienia i jest dużo tych zmian, choćby w prawie, w pewnych pragmatykach zawodowych, nauczycielskich. I to, co opowiadam, jest jakimś takim obrazem, który próbuję namalować, słuchając wypowiedzi różnych dyrektorek i dyrektorów, o tym, że no tak się właśnie dzieje. I z kolei ci młodzi nauczyciele w oczach tych starszych mogą mieć taką twarz jakichś nierozumiejących świata i naiwnych wariatów, którzy porywają się na coś, którzy niepotrzebnie się ekscytują, którzy wierzą w coś, w co się na pewno nie stanie, no jak to ci młodzi. I to, co jest moim niepokojem, to tak jak tego słucham. Nie wiem, czy to jest prawda i właśnie o to trochę chcę zapytać, jakie macie z tym doświadczenie, to, że z jednej strony w naturalny sposób budują się te bariery, że różne spojrzenie na świat powoduje utrudnienie dialogu,
ale z drugiej strony myślę, że też jakby te środowiska trochę tak się zamykają w sobie na skutek takich doświadczeń wzajemnego niezrozumienia i niepokój mam taki, że to się może bardzo utrwalać, znaczy, że może tak być, że w szkole to doświadczenie tych najstarszych nauczycieli może być niewykorzystywane przez takie przekonanie, że oni są zabetonowani, a oni sami z kolei, kiedy się tak na nich patrzy, no to trochę na mocy samospełniającej się przepowiedni sami się betonują i z drugiej strony być może też trochę się boją tych zmian i tej nowości, bo będą musieli pracować inaczej niż to, czego się do tej pory uczyli. No, no właśnie, i to jest taki obraz stereotypowy na podstawie słuchania innych, bo ja osobiście nie mam takiego bezpośredniego kontaktu ze szkołą, tylko bardzo pośredni. Jak to z waszego punktu widzenia wygląda? Jaki jest taki status, powiedziałbym zawodowy, ale też trochę towarzyski, ale też trochę emocjonalny, tych starszych nauczycieli? Jak to widzicie? Jak to w waszych oczach jest? Może od Agnieszki zacznę tym razem. Tym razem drugi raz zacznę ode mnie. A drugi raz zacząłem od ciebie. Przepraszam. Tak. Ale dobrze, jak już poprosiłem to. Ale myślę o tym statusie nauczycieli doświadczonych i o tym, co powiedziałeś, bo ja tutaj jestem w takim kawałku zaciekawienia, to znaczy jest tak, że niektórzy nauczyciele mają taką narrację. Wielu nauczycieli, że dawniej było jakoś inaczej, że dzieci były inne, a teraz są inne, no to jest coś, co się powtarza. To jest taka opowieść, która powraca bardzo często teraz w różnych rozmowach. Natomiast jest też tak, że są nauczyciele, którzy z jakiegoś powodu zauważam, że jest jakiś opór, tak? I myślę sobie tak samo jak w przypadku uczniów, że powinien być też jakiś powód, trochę za tym, co powiedziała Ula o potrzebach i o tym, jakie dla niej ważne były potrzeby nauczycieli, to ja wychodzę z takiego punktu widzenia, że skoro się to pojawia, to zaciekawiam się dlaczego. Jakby nie poprzestaję na oporze. I też ta moja praca, towarzyszenie nauczycielom polega na tym, że zaciekawiam się, dlaczego coś jest, dlaczego taka reakcja się pojawia, bo wtedy dużo więcej mogę się dowiedzieć i też nauczyciele sami przełamują jakieś swoje bariery. Bo jak ich zostawimy w tym takim okrzepnięciu, ja tak mam, że nie, no to pewnie zdarzają się takie pojedyncze jakieś sytuacje. Natomiast większość z nich to są sytuacje, że pojawia się jakiś opór, lęk przed czymś, co jest nieznane. Ale myślę też sobie, jak wiele nauczyciele musieli się nauczyć i nikt się ich nie pytał w ostatnim czasie, czy dadzą radę, czy potrafią opanować internet, czy będą umieli nauczać zdalnie, czy będą umieli wykorzystywać nowe technologie, tylko po prostu oni w to wchodzą. Jeden szybciej, drugi wolniej, ale wchodzą, na pewno nie pomogę nauczycielom, jakby zakładając, że tato na pewno nie, bo ta pani zazwyczaj ma jakiś problem, więc w ogóle będę obchodziła szerokim łukiem, tylko staram się zaprosić do tej aktywności i nauczyciele te zaproszenia w większości przyjmują. A jak myślę o statusie towarzyskim, to zastanawiałam się nad tym, ile ja nie widzę, co się dzieje w zespole, bo w pokoju nauczycielskim już to życie się tak bardzo nie toczy jak kiedyś. Ja jestem w rodzinie nauczycielskiej, więc u nas opowiadano, jakie to wspaniałe były różnego rodzaju przygody w tych pokojach nauczycielskich. Teraz pokoje nauczycielskie, u mnie pokój nauczycielski jest raczej pusty, bo wszyscy gdzieś biegną, zajmują się tymi uczniami. Natomiast na pewno życie towarzyskie się toczy, bo czuję to, dotykam tego, też takich informacji zwrotnych i toczy się ono w szkole, ale też bardzo mocno poza szkołą i bardzo mieszają się tutaj nauczyciele, jeśli chodzi o doświadczonych z niedoświadczonymi, spotykają się w zespołach, ale też mówię o takich towarzyskich kontaktach w ogóle pozaszkolnym.
pozaszkolnych, bo zawodowo większość z tych nauczycieli doświadczonych to są po prostu, ja mam jedno słowo, są fachowcy. To są fachowcy. I ja mam dużo bardzo szacunku do tego, czego oni się nauczyli. Od każdego czegoś mogę sobie, coś sobie mogę pożyczyć, tak? I emocjonalnie bywa trudno większości nauczycieli. Tym doświadczonym bardzo, bo jak mówię, ilość wyzwań jest ogromna. Muszą jakieś swoje bariery pokonywać, żeby sobie z tymi wyzwaniami radzić. No bo to wymaga od nich dużo energii, dużo wiedzy, dużo uczenia się. My cały czas jesteśmy w procesie uczenia się. Dzisiaj też jesteśmy w procesie uczenia się od siebie nawzajem. Natomiast nauczyciele rzeczywiście przyjmują to zaproszenie i są w tym, są w tym. Ja jestem pełna podziwu, ale też nie mam tak, że mi wystarczy, że ktoś nie chce. Nie wystarcza mi to. Idę dalej. Rozumiem, rozumiem. Ty znowu jakby przełamujesz te stereotypy, które w mojej wypowiedzi były, bo mówisz o tym, że tak to przynajmniej zrozumiałem, że to, czy nauczyciel stawia opór i czy się zamurowuje, to nie zależy od jego wieku, ani od jego doświadczenia, tylko trochę od tego, że ludzie są tacy i tacy i w każdym pokoleniu takie osoby są, ale też to, co jakoś mi zabrzmiało optymistycznie, to, że obserwujesz to takie życie towarzyskie, które jest też przekrojowe. Znaczy, że to nie jest tak, że spotykają się tylko nauczyciele, których łączy mniej więcej metryka, ale też tacy, którzy tę metrykę mają różną. Tak to trochę zrozumiałem. Możemy wyciągać dosyć niską z tej różnicy na przykład wieku. I rzeczywiście tak jest. Dzięki. Julia, bo ciebie spytam jako drugą, bo do ciebie przychodzą na te warsztaty, jak rozumiem, takie osoby, które już doświadczają jakiegoś takiego problemu związanego z tym pytaniem, jaki jest sens mojej pracy, czy to w ogóle pchać. Czy na tych warsztatach widać, że na przykład to jest częściej u tych starszych, czy masz też takich klientów, którzy właśnie są całkiem młodzi i już trochę zagrożeni wypaleniem. Jak to u ciebie widać? Tak, to ja też jakoś sprostuję, że też czasem współpracuję jakby na zamówienie i przychodzą też tacy, którzy muszą, którym kazali przełożenie. Bo szkoła zamówiła albo urząd. Więc oczywiście zgłaszają się teoretycznie dobrowolnie, ale różnie to bywa. Mam jakoś, tak chcę jeszcze wnieść taki głos, że pomiędzy tymi, nie wiem, doświadczonymi, których tak nazywamy, i młodymi, jakoś jest jeszcze ta grupa pomiędzy. Nie? Że, bo jakoś jak sobie myślę o doświadczonych najstarszych, to myślę na przykład o takich uczestnikach moich warsztatów, których poznałam, nie wiem, emerytowanych nauczycielach, którzy wracają na przykład jako, nie wiem, nawet wychowawcy do świetlicy, albo wracają na jakąś część etatu, albo ci, którzy już są blisko wieku emerytalnego, a jeszcze jest cała ta grupa pomiędzy. I też pytanie, czy to jest grupa jednorodna, prawda? Ile tak naprawdę tych warstw pokoleniowych jesteśmy w stanie wyodrębnić w szkole? No i czy warto w ogóle je wyodrębnić? I czy warto, tak, właśnie, i czy warto. Więc jeżeli chodzi o takie narażenie na czynniki, które wypalają i jak sobie radzą z tym właśnie grupy, nie wiem, wiekowe, to rzeczywiście widzę tutaj różnicę ciekawą, taką, no wiecie, nie prowadziłam badań, są to raczej takie intuicyjne, obserwacyjne wnioski, że często te osoby w tym doświadczonym wieku, które już mają ze sobą, nie wiem, 20-30 lat pracy w szkole, no po prostu wykształciły sobie różne mechanizmy, żeby na przykład radzić sobie z tym, nie wiem, jak trudno się współpracuje z rodzicami, jaki jest nakład obowiązków, ile trzeba wypełniać, nie wiem, dodatkowych papierów, jak sobie radzić z różnymi napięciami, które się w zespole nauczycielskim też pojawiają. I
No a po drugiej stronie jakoś tak są ci najmłodsi, którzy na przykład weszli do zawodu, nie wiem, 2-5 lat temu i którzy są w jakimś takim no jednak szoku poznawczym, jak to wygląda, ile tej pracy jest, ileż tej dodatkowej pracy, oprócz tej pracy tylko z dziećmi, na którą się jakoś pisali, jak decydowali się na ten zawód. I, no, i widzę tutaj ogromny potencjał do wymiany doświadczeń, do tego, żeby jakoś sobie mówić, no właśnie, co zrobić, żeby jakoś było łatwiej i żeby sobie z tymi przeciwnościami i czynnikami wypalającymi radzić, ale nie zawsze widziałam taką ochotę na wymianę. I jakoś tak jak powiedziałaś, Przemku, o tym kokonie, to jest coś, co ja też jakoś widziałam i co jest mi bliskie z obserwacji. Czyli jednak takie osadzanie się, no a gadasz głupoty, ja to już wiem, jak to będzie, jesteś po prostu młoda, musisz się teraz nauczyć. I, no, i nie widziałam, jakby nie we wszystkich osobach widziałam taką naprawdę chęć, żeby się jakoś podzielić i wymienić i po prostu opowiedzieć sobie, jak to jest. I że jakoś sobie tak myślę też o tym, no w ogóle o takich działaniach, nie wiem, antywypaleniowych, że na tej długiej liście zadań nauczycielki, nauczyciela, no to taka wymiana międzypokoleniowa, prawda, też jest potencjalnie jakimś kolejnym zadaniem. I też sobie myślę, że, no, że jakoś ten kokon też jest dla mnie czasem zrozumiały, no bo jeżeli ja po prostu ledwo wyrabiam się ze swoimi zadaniami, no to jest jakoś trudno do wyobrażenia, że jeszcze mam wziąć na siebie więcej. Tak, więc jakoś tak sobie myślę o tym potencjale, bo rzeczywiście jakiś taki poziom podziałów i osamotnienia ostatecznie z problemami, jakoś widziałam, że w niektórych tematach jest naprawdę spory. Przemku, jesteś wyciszony. Dzięki. Zapominam kliknąć. Czyli rozumiem, że trochę widzisz te takie, nie wiem, silosy, kokony, ale z drugiej strony też zwróciłaś uwagę na ten środek, o którym często się, przynajmniej ja, trochę w tej mojej opowieści zapomniałem. No i tak, mam jeszcze pytanie, ale mam wrażenie, że trochę będzie jeszcze na to miejsce, ale od razu powiem, bo pomyślałem o tym i nie chcę zgubić tego wątku, że to jest dla mnie ciekawe, czy na przykład jak nauczycielki, nauczyciele są w takiej przestrzeni warsztatu, to czy na przykład doświadczenie spotkania, bycia bliżej ze sobą, bo jak znam jakby metodykę, w której pracujesz, to na pewno doprowadzasz do tego, że ludzie ze sobą rozmawiają. A to jest też zbliżenie, jakiś rodzaj intymności. I jestem bardzo ciekaw, czy jak już dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład ktoś młodszy z kimś starszym jest w takim intymniejszym nieco dialogu, do którego w pokoju nauczycielskim albo na przerwie, albo nawet podczas spotkania zespołu nie ma na to za bardzo czasu, a na warsztatach może być, to czy to się zmienia? Czy innymi słowy, czy te kokony pękają i na przykład ludzie próbują wsadzić nos w kokon drugiego? Przepraszam za tę metaforę, bo jakoś nie przemyślałem jej, ale mam wrażenie, że to jest ciekawe, czy w ogóle można do tego doprowadzić w sytuacji, kiedy ktoś tak to przeżywa, ale odroczę to pytanie, bo będziesz... A, czyli mam nie odpowiadać, dobra. Bo będziesz jeszcze na pewno o tym mówić przy okazji warsztatów, chyba że nie planowałaś, to teraz odpowiedz. To ja sobie zapiszę i powiem po prostu. Dobra, super. Ula, jesteśmy w momencie, w którym odpowiadamy na pytanie, czy ten stereotypowy obraz, który nakreśliłem, jest prawdziwy i czy rzeczywiście to jest jakiś temat, który warto obserwować, jakiś kłopot wynikający ze szkolnej demografii, ale nie u uczniów, tylko u nauczycieli. Znaczy, ja mogę trochę powiedzieć o swoim, bo w sumie byłam osadzona przez ostatnie 17 lat
w szkole uczącej się, która z definicji była uczącą się zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Tak? To było wpisane w każde nasze działanie. Ja przyznam się szczerze, że słucham Was i sobie myślę, że porównałabym tą organizację i te przenikania się młodszych, starszych, średnich, doświadczonych nauczycieli trochę do takiej wielopokoleniowej rodziny. Ja sobie myślałam, że to jest stan naturalny. Ja wiem, że on teraz nie jest już naturalny, ale być może ja z takiego jeszcze wielopokoleniowej rodziny wyszłam i dla mnie to było bardzo naturalne, żeby zaopiekować się każdym, niezależnie od tego, ile ma lat i jakie ma doświadczenie. Bardzo mi zależało na tym, żeby dobrze przyjąć każdego do pracy. Dobrze, niezależnie od tego, czy jest, przychodzi osoba po studiach, czy przychodzi osoba, która zmienia zawód właśnie po 20 latach, bo zgadzam się tutaj z Agnieszką, że takie osoby coraz częściej witają w szkołach, czy zadbać o osobę, która wraca, przerywa na przykład wcześniejszą emeryturę, bo też miałam takie doświadczenia, albo też po prostu w wieku emerytalnym dalej chce pracować. Bardzo mi zależało na tym, żeby rozmawiać z tymi ludźmi dużo wcześniej, dużo dłużej. Wracam znowu do rozpoznania tych potrzeb. Ale też myślę sobie, że zapraszanie tych ludzi, niezależnie od, mówię, od doświadczenia, do wspólnych zadań, które będą realizować, do wspólnych zespołów, do mieszania tych zespołów, to mają nie być zespoły przedmiotowe. To mają być często zespoły międzyprzedmiotowe, to mają być jakieś zespoły dla wydarzeń szkolnych, projektowe zespoły, gdzie naprawdę każdy z wdzięcznością będzie szukał wsparcia u drugiej osoby. Ja zauważam, że osoby doświadczone naprawdę mają bardzo duży szacunek wśród osób młodszych. Mają też taką otwartość na słuchanie. Oczywiście zgadzam się, że są takie osoby, które się zamykają, ale ja bym nie powiedziała o pokoleniu, nie powiedziałabym o społeczności, tylko o indywidualnych osobach. Mają taką tendencję do zablokowania się, do rzeczywiście wejścia w ten kokon. I to, co Agnieszka mówiła, co też wydaje mi się, że robi albo dyrektor, albo poprzez innych członków Rady Pedagogicznej, to szukanie, jak ten kokon można takiej indywidualnej osobie, no trochę, żeby tam popuszczały te nici. Poluzować. Tak? Tak jest, dokładnie. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo duży związek widzę pomiędzy poczuciem własnej wartości zawodowej osób doświadczonych, z chęcią dzielenia się z tym doświadczeniem. I oni to świetnie robią w różnego rodzaju zespołach, a jeżeli mają tą otwartość jeszcze w sobie, to młodzi ludzie traktują ich z wielkim szacunkiem, korzystają z tego doświadczenia. Tu bym może powiedziała też o tym statusie towarzyskim. Jest tak, że jeżeli w szkole celebrujemy pewne wydarzenia szkolne, to naprawdę świetnie działa na to, jak młodzi i starsi ze sobą relacyjnie funkcjonują. Naprawdę. Mam takie wrażenie, że tutaj uważność każdego członka rady, uważność dyrektora, to w zasadzie wszędzie ten dyrektor jest tą lokomotywą najważniejszą, no, przynajmniej może wpłynąć na to, żeby ci ludzie nie starsi nie próbowali budować kokonów, młodsi z rezerwą nie podchodzili do zamulonych starszych nauczycieli, tak? Więc warto by było rzeczywiście wiązać to. Trochę wrócę do tego, dla mnie jest to budowanie takiej wielopokoleniowej rodziny nauczycielskiej. Ze wszystkimi plusami, tych minusów jest naprawdę zdecydowanie mniej, jeżeli nie będziemy ich dzielić na pokolenia. Okej, to
Jak słucham was, jakieś echo własne słyszę. Jak od teraz przestało być słyszalne. Jak słucham was, to mam trochę pomieszane uczucia, bo z jednej strony zarówno ty, Ula, jak i ty, Agnieszka, to trochę zaprzeczyłyście temu mojemu klarownemu obrazowi, że to jednak nie jest tak, ale z drugiej strony to jest radosne, bo to nie był wesoły obraz. Ale mam taką hipotezę i pewnie ją będziemy mieli okazję sprawdzać, że jednak pewne działania, czy pewien sposób prowadzenia szkoły, który jest charakterystyczny dla was obu, jest takim czynnikiem, który jednak wpływa na to, że ten dialog międzypokoleniowy toczy się trochę inaczej niż w tym stereotypowym obrazie, że go będę bronił, że jednak w wielu miejscach może tak być. I o tych konkretnych rzeczach, które mogły temu sprzyjać, bardzo bym chciał, żebyśmy porozmawiali, ale jeszcze zanim to, to mam do was takie pytanie, Uli, czy myślicie sobie, że to zjawisko z perspektywy, nie wiem, systemu oświaty, organu prowadzącego, pojedynczej dyrektorki czy dyrektora szkoły, to jest jakieś wyzwanie, nad którym trzeba się pochylić? Czy te zjawiska związane z pokoleniami nauczycielskimi, czy raczej możemy powiedzieć, no taka jest rzeczywistość i po prostu z tym się mierzymy i pracujemy z całą Radą Pedagogiczną jako po prostu z względnie jednorodną grupą i coś proponujemy. Krótko mówiąc, chcę od was paru zdań na temat tego, czy myślenie w kategoriach zróbmy coś z tym, wymyślmy jakiś sposób na wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego, jest jakąś fanaberią, czy jest czymś ważnym z waszego punktu widzenia? Ula. Mam wrażenie, że jest to bardzo ważne i że ta uważność dyrektorska czy uważność organu prowadzącego jest bardzo ważna. Bo chcę powiedzieć, że relacje pomiędzy pokoleniami, pomiędzy wchodzącymi do zawodu, a doświadczonymi, pomiędzy młodymi, a starszymi, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, nie są stałe. One są zmienne. Nawet w tej samej szkole powrót, nie wiem, młodej nauczycielki do szkoły po urodzeniu jednego, dwojga dzieci, to jest znowu powrót do kolejnej, innej grupy. Znowu budowanie relacji, tak? Znowu nasza uważność na to, jakie są jej potrzeby. Ona mogła być bardzo aktywną, chętną do współpracy młodą nauczycielką, a po urodzeniu dzieci jej uwaga skupiona będzie na 2-3-letnim okresie skupienia się na własnych dzieciach, tak? A więc będzie pracowała, będzie dobrym rzemieślnikiem, ale niekoniecznie będzie się angażowała w całe życie szkoły, tak? Więc taka uważność jest bardzo, ale to bardzo ważna. Tak samo osoba doświadczona, starsza osoba, która w zależności, nie wiem, od swojej kondycji zdrowotnej, od swojego poczucia wartości zawodowej, którą wypracowała przez 20 czy 30 lat, będzie miała inne potrzeby i inaczej będzie się angażowała w zależności od tej kondycji, tak, chociażby. Więc trzeba cały czas zwracać uwagę na pojawiające się te zmienne w Radzie Pedagogicznej, a te zmienne są naprawdę i w kontekście potrzeb organizacyjnych, i w kontekście zadań, które stawiamy, i to, co powinno nas bez wątpienia niepokoić i co powinniśmy zauważać, to izolowanie się kogoś albo całych środowisk. No jeżeli młodzi stanowią oddzielną grupę, w ogóle się nie przenikają z doświadczonymi nauczycielami, no to mamy problem. My, dyrektorzy, mamy problem. I to trzeba absolutnie zauważyć
i albo poprosić o wsparcie Julii, albo poprosić o wsparcie CEO, albo samemu się temu głębiej przyjrzeć. Takie działania wspólne wówczas będą niezwykle potrzebne, niezwykle ważne. A więc tutaj chyba każda jednostka, każda szkoła, to będzie trochę inna sytuacja i każdy będzie musiał przyglądać się swojej własnej szkole. Ja chcę powiedzieć, nawiasem mówiąc, że to, o czym rozmawiamy teraz, też się świetnie przekłada na obserwację doświadczonych dyrektorów i tych, którzy są na przykład dopiero co po konkursie. Ja dokładnie jak gdyby to przekładam teraz na tą sytuację i na te zadania, które teraz realizuję. Warto by było, żebyśmy wszyscy patrzyli na siebie jako na taki cały czas zmieniający się organizm i zmieniające się potrzeby i reagowali na to na bieżąco. Wydaje mi się, że wtedy będzie mniej takich stwierdzeń o tych, znaczy mniej będzie takich sytuacji, w których będą jakieś takie tryby mulące nam tę pracę. Rozumiem. Czyli krótko mówiąc, to jest wyzwanie, chociaż tak. Jak słuchałem ciebie, to też jakby mniej słyszałem tych wątków agingowych, czy też związanych z metryką, a bardziej w ogóle z indywidualizacją, takim uważnym obserwowaniem, patrzeniem na to, czy nie powstają jakieś takie izolowane silosy, zupełnie niezależnie od metryki i interweniowanie w tej sprawie. I też dziękuję ci za ten wątek młodszych i starszych dyrektorek i dyrektorów, bo rzeczywiście jakoś nie pomyślałem o tym i też nie pytałem o to. Miałem chyba wrażenie, że jeżeli chodzi o osoby, które mają takie głębokie poczucie odpowiedzialności, bo już przejmują ten obowiązek organizowania, funkcjonowania i rozwoju szkoły, no to jakby ta desperacja, żeby uczyć się cennych rzeczy, jest taka, że nikt nie zapomni o tym, że bardziej doświadczona dyrektorka czy dyrektor może mieć jakąś ważną wiedzę i to takie przenikanie się jest łatwiejsze, bo ludzie próbują sobie wydrapać te różne rzeczy, dopytać, sprawdzić, ale być może to też jest jakieś wrażenie i z tym środowiskiem też coś się takiego dzieje, że te różnice mają wpływ na sposób patrzenia na świat i dialog między młodymi dyrektorami i starszymi dyrektorami. Dobra, to Agnieszka, to jest to pytanie, bo trochę nam pływa, więc przypomnę, że to jest to pytanie, czy to w ogóle jest temat dla kogoś, ten wątek związany z tym, że te kadry szkolne trochę się starzeją i czy po prostu można na to patrzeć jako na zjawisko jakoś naturalne i nic z tym specjalnie nie robić, czy też mieć w głowie swojej dyrektorskiej taką szufladkę o jak to zrobić, żeby ci młodsi i starsi dialogowali? No to ja mam tak. Jestem przy tej desperacji i myślę sobie o niej, że jak pojawia się desperacja, to dla mnie to jest sygnał, że mi jeszcze zależy. I że to jest taki, jest jakiś motor napędowy, żeby wymyślać, wyłazić drzwiami, a jak nie da się oknem, albo na odwrót, albo walczyć o coś. I dla mnie ten proces przenikania się zespołów, ale też tego, że jest obecność nauczycieli doświadczonych i nauczycieli rozpoczynających, też tych pomiędzy wszystkich innym słowem i że gdzieś tam wędrujemy na tej swojej ścieżce wspólnie razem, jest naturalny, ale to nie znaczy, że nic z tym nie robić. Dla mnie jest to naturalny proces. Inaczej rozmawiam z nauczycielem, który przychodzi do pracy i był uczniem naszej szkoły na przykład i spotyka swoich byłych nauczycieli teraz jako kolegów, to jest ciekawe też wyzwanie i przez pierwszy moment tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje, a za chwilę pracują razem i to się udaje, czyli inaczej rozmawiam z młodym człowiekiem, inaczej rozmawiam z nauczycielem bardzo doświadczonym, z mistrzem, z fachowcem, bo też muszę używać trochę innego języka czasami, muszę uważać też,
tak jak powiedziała Ula, co się dzieje w zespole, wyłapywać sytuacje, które mogą rokować jakimś kryzysem, tak? Są jakimiś ryzykami. I tak naprawdę to ta praca cały czas tak wygląda. Dla mnie naturalne jest to, że to się zmienia. Sama się przez chwilę zastanawiałam, gdzie ja się powinnam zaklasyfikować, czy jako młody, czy już jako doświadczony. I za Chiny Ludowe nie wiedziałam, w którym momencie ja jestem, bo się strasznie czuję młoda właśnie z różnymi dziwacznymi pomysłami, a równocześnie doświadczona z jakimś tam doświadczeniem zawodowym, a wiekowo to już nie chcę się w ogóle wypowiadać, ale myślę sobie, że jeszcze wiele wyzwań jest przede mną. I tak zastanawiałam się, jak moi nauczyciele, z którymi mam na co dzień do czynienia, są w tym kawałku. Dla mnie jest to naturalny proces, ale nie naturalny i wszystko płynie, niech się toczy, tylko naturalny proces, o którym ja wiem, że on jest naturalny i mam takie przekonanie, co w ogóle nie powoduje, że ja czegoś nie robię. I najważniejszym działaniem, jakie może być adresowanym do nauczycieli, jest działanie wspierające dialog, bez względu na pokolenia. Bo jak będzie dialog, to będzie wymiana i będzie przepływ między tymi nauczycielami w różnych, na różnym stopniu doświadczenia zawodowego. No właśnie, czyli naturalne jest, ale to nie jest żadna opozycja, czyli nie dlatego pracujemy nad tym, że to jest nienaturalne i trzeba interweniować, tylko naturalne jest, że trzeba pracować nad dialogiem między ludźmi i niezależnie od tego, jakie zjawisko go utrudnia, no to warto się temu przyglądać. To Julia, jeszcze ciebie chcę spytać, bo właściwie, może tak trochę kuchnię odsłonię, że cały ten temat to wyniknął z tego, że myśmy się spotkali na takim wydarzeniu, które było poświęcone dialogowi międzypokoleniowemu, ale zupełnie nie w kontekście nauczycielskim, tylko takim ogólnoświatowym. I tam właśnie jakby powstał taki trochę z rozmowy taki pomysł, że być może to jest wyzwanie, któremu warto się przyglądać, jak to się dzieje w pokoju nauczycielskim, umownym oczywiście, bo nie chodzi o to miejsce, tylko bardziej to grono. I ja rozumiem, że z twojego punktu widzenia, no to byłoby dobrze nazwać temat tak, że tak koniecznie trzeba coś z tym robić, bo to tworzy przestrzeń do działania dla osób, które potrafią pomagać w inicjowaniu takiego dialogu albo w pracy nad takimi zjawiskami jak wypalenie zawodowe, które jest z tym powiązane. Ale cię spytam, tak całkiem wprost, jak to będzie reklamowanie, to niech będzie. Jak myślisz, czy to jest wyzwanie, któremu trzeba poświęcić uwagę? No ja myślę, że to jest absolutnie wyzwanie i że już nie jest, jakoś ja sobie tak myślę, jak patrzę też na to, co się dzieje w oświacie jako całości, jak czytałam ten ostatni raport, dlaczego młodzi nauczyciele odchodzą z pracy, no to myślę sobie, że to już nie jest pytanie o to, czy to jest wyzwanie, tylko no, jak będziemy na nie odpowiadać. Bo coś trzeba zrobić, bo jakoś tak słucham was i ciebie Agnieszka, i ciebie Ula, o tym, że jest to jakoś naturalny proces, jakby myślę sobie spoko, naturalny, a równocześnie jakoś te proporcje naturalne nie są, że jakoś naturalnie byłoby porówno w różnych grupach wiekowych, albo nie wiem, jak to się rozkładało wcześniej jakoś historycznie, ale że na pewno teraz coś zostało zaburzone i już się nie odbywa w naturalny sposób. I a propos twojego pytania, Przemku, właśnie jakby czy to jest wyzwanie i jak z tym działać, to też jak was słucham, chyba ciebie Agnieszko, jak mówiłaś o dostosowaniu języka do każdej tam osoby w zależności od wieku, a mówiłaś na początku, że masz 110 osób w gronie pedagogicznym pod sobą. I sobie myślałam, Jezu, ile to pracy, żeby dostosować komunikację do każdej ze 110 osób. I jakoś tak byłam, no jakby zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem i no jakby podziwem dla pracy osób dyrektorskich w szkołach.
Ale no właśnie sobie myślę, no dobra, 110 osób, ty jedna, może fajnie byłoby dawać narzędzia, żeby ten dialog się odbywał i wsparcie w podgrupach, jakby jakoś bez udziału wspaniałych dyrektorek, tak, które potrafią dostosować język do każdej ze 110 osób. Ale myślę sobie, wow, chyba tutaj jest potrzebne coś innego, żeby to nie było rozwiązanie wiszące na jednej osobie, tylko po prostu, żeby dawać narzędzia i wspomagać ten dialog, żeby on właśnie był naturalny. Bo też sobie myślę, no, o tempie, w jakim się zmienia świat ostatnio, wiecie, no, nawet jak ja jestem na bieżąco z technologią w miarę, no to są po prostu takie rzeczy, jest tego tak dużo, że po prostu no, wszyscy nie nadążamy. No i po prostu jest jakaś taka, nie wiem, ogromna potrzeba uczenia się od siebie, bo inaczej trudno, już nie jest to jakaś kwestia bycia, nie wiem, efektywnym, produktywnym, dobrym nauczycielem, ale po prostu, żeby móc funkcjonować. I jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, bo pytaliśmy wcześniej Przemku a propos właśnie tego kokona, czy on się jakoś... Czy to się otwiera, jak ludzie bardziej intymnie się spotykają? Tak, więc też dzięki Tobie, Ula, za wniesienie tego wątku o różnych grupach wiekowych wśród dyrektorów i dyrektorek, bo ja muszę przyznać, że najgrubsze kokony to miałam na grupach dyrektorów i dyrektorek szkół. I to były najgrubsze kokony. I to, co bardzo pomagało się spotkać, po pierwsze to był czas, po prostu trzeba było trochę czasu do zbudowania zaufania i głównie to proces, który ja starałam się uruchomić, to było jakoś tak wytworzenie jakiejś kontrdynamiki do takiej normy udawania, że tak wszyscy super dajemy radę, że wszystkie wyzwania pojawiają się, jest ich dużo, ale ja już to ogarnęłam, już to mam, tu już jest rozwiązanie. Bo jakoś tak czułam taką normę akurat w tych grupach, z którymi się spotykałam i krok po kroku, jak jakoś rozszczelnialiśmy to i pojawiało się więcej przestrzeni na to, żeby przyznać się jakoś przed sobą, wobec grupy, gdzie tutaj jest może potrzebne wsparcie, to wsparcie się pojawiało i już tam na ostatnich, nie wiem, z cyklu kilku spotkań już bardzo chętnie osoby wymieniały się kontaktami i mówiły, no dobra, no to po prostu ja wiem, jak to zrobić, napisz do mnie, ja ci to szybko pomogę, te papiery już mamy przygotowane, kiedyś robiłam w swojej szkole podobną rzecz, już mam to, już wiem, jak to zrobić. Więc tak, rozszczelnianie kokona absolutnie się odbywa, ale potrzeba na to czasu, zaufania, no i takiej, no jakiejś mądrej pracy po prostu, żeby się w tym spotkać, w tym doświadczeniu, a nie jakoś wzmacniać te normy, z którymi funkcjonujemy na co dzień. No właśnie, to już zaczęłaś o tym mówić, no może to pokontynuujmy, bo następny wątek, na którym chcę, żebyśmy się skupili, to jest ten wątek działań, ale już takich konkretnych, które można robić w szkole, poza szkołą, ale na rzecz dialogu międzypokoleniowego. Coraz bardziej nam wychodzi z poszczególnych wypowiedzi, że to jest trochę rozmowa nie o dialogu międzypokoleniowym, tylko w ogóle o dialogu w szkole pomiędzy nauczycielami. No ale ten punkt wyjścia mieliśmy taki, więc się tego trzymam. I też jak już, bo mam wrażenie, że Julia zaczęłaś mówić trochę o tej metodyce, to gdybyś mogła pokontynuować, co sprzyja takiemu dialogowi? Już powiedziałaś o tym, że budowanie zaufania, pewien czas, nie przyspieszanie spraw, ale jednak bycie razem i takie ćwiczenie pewnej otwartości. Ja to trochę tak zrozumiałem, że tworzenie miejsca na to, żeby ludzie przestali pokazywać z godnością, że dają radę. I że jednak są takie obszary, w których wzajemnie siebie potrzebują i potrafią je nazwać, potem się okazuje, że inni też i to jest ważne. I jeszcze o jedną rzecz chciałem Cię poprosić, bo jak rozmawialiśmy na ten temat, to Ty mi przysłałaś
ileś mądrych linków na temat, tak to jest z tymi zewnętrznymi ekspertami, że od razu mają ileś linków, że w różnych krajach takie programy na rzecz dialogu międzypokoleniowego między nauczycielami z różnych pokoleń się odbywają. To jak tam na coś zwróciłaś uwagę, niekoniecznie, ale jeżeli coś zwróciło twoją uwagę, nawet nie chodzi o to, żebyśmy wskazywali konkretny program, to powiedz o tym też. Czyli co w tej metodyce sprzyja dialogowi? Najfajniej by było, jakby to były takie rzeczy, które można naśladować albo w radzie pedagogicznej, albo w zespołach, albo na warsztatach w szkole. No, więc już schodząc do kontekstu nauczycielek i nauczycieli, ja myślę, że bardzo trudno będzie budować dialog, jeżeli nauczycielki, nauczyciele nie mają czasu czasem nawet zjeść kanapki w ciągu dnia. Że bardzo dużo zbierałam głosów o tym, że po prostu tempo przebiegania z sali do sali, jakichś rozmów z uczniami pomiędzy, nie wiem, czasem z rodzicami, wypełniania dodatkowych obowiązków, po prostu sprawia, że niektórzy nauczyciele po prostu nie mają fizycznie czasu na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Więc myślę sobie, no, trudno w takiej, jakby w tej dynamice jeszcze znajdywać na przykład przestrzeń na to, żeby, nie wiem, na przerwie porozmawiać z, nie wiem, z inną koleżanką, tak, o jakichś wyzwaniach i o coś poprosić. Więc ja zdaję sobie absolutnie sprawę, że to może być problem, no, też systemowy, związany z różnymi przepisami. Mhm. Więc jakby mam tego świadomość. Tym bardziej właśnie wydaje mi się, że ważne jest intencjonalne może tworzenie takich przestrzeni, niekoniecznie z dużym napięciem na to, żeby to były jakieś warsztaty i szkolenia, chociaż zdaję sobie sprawę, że to mi nie pomaga pod względem mnie, osoby tworzącej oferty, ale że też bardzo dużo słyszałam od nauczycielek, ale też osób dyrektorskich, przeciążenia webinarami, warsztatami, szkoleniami, więc myślę sobie, że dialog jakby można budować na różne sposoby, czasem można je po prostu budować w jakimś wspólnym, nie wiem, działaniu albo wspólnej integracji, wspólnym czasie, że to po prostu chodzi o takie uruchomienie mechanizmu widzenia człowieka w tej drugiej osobie. Więc czyli trochę myślę, wszelkie okazje do tego, żeby ludzie byli ze sobą i mieli okazję rozmawiać. Tak. Tak to można nazwać? Tak, i jakoś szukać wolnego czasu. Może są jakieś rozwiązania, które można wprowadzić, żeby tego czasu było więcej, nie wiem. I nawiązując do tych rozwiązań, które zostały wprowadzone w innych krajach, mnie na przykład, jak robiłam ten research, dosyć zaskoczyło, że nie jesteśmy osamotnieni z tego typu refleksjami, co zrobić z tym dialogiem międzypokoleniowym w szkole oraz w ogóle co zrobić z sytuacją, że jest coraz mniej młodych nauczycieli i rośnie odsetek tych doświadczonych, bo na przykład Hiszpania jest krajem, gdzie to już się dzieje od wielu lat i tam już na poziomie systemowym po prostu są wprowadzane zmiany w ustawodawstwie w poszczególnych prowincjach, które ułatwiają po prostu zatrudnianie na przykład nauczycieli emerytowanych, a równocześnie są prowadzone intensywne programy mentoringowe i po prostu na przykład, nie wiem, w Nawarra łączy się w pary właśnie doświadczonych nauczycieli i tych świeżych w zawodzie i oni po prostu ze sobą pracują mentoringowo ze wsparciem też jakichś po prostu zewnętrznych mentorów. I to mi się wydaje ważne, taka właśnie praktyka takiego towarzysza w drodze zawodowej, to jest też coś, co ja znam z organizacji pozarządowych i na przykład w tych kręgach, w których ja to testowałam, to się też bardzo fajnie sprawdza.
no, mieć po prostu takie wsparcie, jakby nazwane, umówione, jakoś spisane, kogoś, kto ma większe doświadczenie zawodowe i mi towarzyszy w rozwoju. Dzięki. Tak sobie myślałem, jak mówiłaś o tym, że jak znam szkoły, które współpracują z CEO, a tutaj mamy Agnieszkę i Ulę jako dyrektor, no Ulę trochę, ale ja rozumiem, że sercem na pewno jeszcze jesteś w tej szkole. No to jakby często takie rzeczy, chociaż niekoniecznie nazwane albo wprowadzane systemowo, jednak się dzieją. Tak jak ty mówiłaś o tej szkole uczącej się, to powiedzcie o tych praktykach, o takich rzeczach. Już ja rozumiem, że niekoniecznie koncentrujemy się wyłącznie na tych, że tak powiem, metrykalnych wątkach, ale na tym, co w ogóle sprzyja dialogowi u was w szkole. Co robicie takiego na rzecz tego, żeby ten dialog się toczył i był efektywny i rzeczywiście ludzie z tego czerpali, mniej się wypalali i żeby nie było silosów. Agnieszka. Jeżeli chodzi o, jeszcze chciałam tylko nawiązać do tego, co mówiła Julia na temat tych teamów mentoringowych na przykład, no to u nas systemowo ten mentoring czy też mentor został wprowadzony wraz z nową ścieżką awansu, ale też ja doświadczyłam takiego mentoringu i tworzenia teamów mentor i mentee, ale jako taka dodatkowa aktywność, która była też skierowana dla nauczycieli i to rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdzało i to gdzieś tam w Polsce kiełkuje i myślę, że to jest taka przestrzeń, żeby spróbować to rzeczywiście tak bardzo profesjonalnie z tym zadziałać. I też chciałam ci powiedzieć, Julia, że ja nie mam 110 rozmów w tygodniu z nauczycielami, nie jest aż tak źle. Natomiast rzeczywiście tak, jak mówiłaś, to też jednak ja mam takie przekonanie, że jednak inaczej się komunikuje z nauczycielami bardzo doświadczonymi, a trochę inaczej z tymi młodymi. Natomiast chcę się podzielić taką swoją praktyką, którą jako trenerka Familii Labowa realizuję u siebie w szkole i ta praktyka ma na celu wsparcie nauczycieli. Ta praktyka jest podobna do tego, czego ja na przykład obecnie jako studentka SPLO, czyli studiów podyplomowych dla liderów oświaty w CEO, mam kontakt na przykład z taką techniką coachingu koleżeńskiego i ona jest realizowana, wiem, że w niektórych szkołach. Natomiast ja jako trenerka Familii Lab w zeszłym roku zostałam zaproszona do takiej grupy interwizyjnej, która miała na sobie przetestować działanie metody refleksji koleżeńskiej. Ta metoda refleksji koleżeńskiej jest metodą stworzoną przez Petera Morgensterna, który był współpracownikiem Jespera Jula, założyciela Familii Lab. I tak króciutko, przebieg i formalnie bardzo podobny do coachingu koleżeńskiego, natomiast różni się tym, że celem tych spotkań, które są spotkaniami regularnymi, do których nauczyciele w niewielkiej grupie zgłosili się, zadeklarowali udział, ta grupa jest grupą zamkniętą, czyli my jej już nie zmienimy do końca roku, to jest 10 spotkań, raz w miesiącu jedno, celem jest uczenie komunikowania się ze sobą nawzajem, ale na poziomie troszkę innym niż ciocia dobra rada. Czyli właściwie cioci dobrej rady nie mamy i nie przerabiamy, a koncentrujemy się na komunikowaniu o tym, co czujemy, co jest w naszych emocjach, kiedy słyszymy czyjś case, bo to jest tak, że omawiamy indywidualny przypadek nauczyciela, który przynosi ze sobą jakąś swoją sytuację do omówienia. On jest osobą, na której koncentrujemy się podczas swojej pracy jako zespół. I to, co mogę powiedzieć, ponieważ ja oczywiście przećwiczyłam na sobie przez rok i co zrobiłam, przyniosłam do szkoły i realizuję, i próbuję, i patrzymy, jak to działa. I działa tak, że po pierwsze, nauczyciele byli bardzo zaskoczeni, że to będzie aż taki level, czyli będziemy komunikować o tym, jak mamy teraz, albo jak mamy nawet za 15 minut po omówieniu jakiegoś innego kawałka. Czyli rozpatrujemy to, jak mam na swoich emocjach, co czuję w swoim ciele, jakie przychodzą do mnie uczucia w danym temacie. Komunikujemy też osobie, na której się koncentrujemy, tą swoją uwagę, o tym, ona przysłuchuje się temu i jakby takie dwa kawałki korzyści. Po pierwsze, nauczyciele uczą się komunikować o rzeczach,
o których nas komunikować nikt nie uczył tak naprawdę i nie mamy przestrzeni na pracę aż nad tym, wymieniają się między sobą różnymi informacjami zwrotnymi, a osoba, która przynosi ten case, która jest osobą, na której koncentrujemy swoją pracę, to, co mówią nauczyciele uczestniczący w grupie, to a nie spodziewali się tego, jakby tego poziomu zaangażowania, tego swojego też zaangażowania, że wejdą tak głęboko w grupę, ale też poczucia bycia usłyszanym, wysłuchanym, tak dogłębnie wysłuchanym, usłyszanym, przestrzeni, w której mogę powiedzieć o tym, co mnie z jakiegoś powodu nurtuje lub niepokoi. I to jakby, jak ta informacja zwrotna o tym, że to bycie wysłuchanym i usłyszanym jest takie ważne, pojawia się po każdym właściwie naszym spotkaniu. I uważam, że to jest ogromna wartość i mam takie sobie mocne samozaparcie i nadzieję, że w przyszłym roku może nam się uda zrobić 3 takie grupy, a nie tylko jedną, którą obecnie ja prowadzę, nie jako dyrektorka, tylko jako osoba, która towarzyszy tym nauczycielom, którzy chcą się spotkać, bo ja nie, mamy zupełnie jakby inne zasady pracy na tej grupie, o której wiedzieli, nie wiedzieli dokładnie w co wchodzą, ale chcieli i też ja adresowałam tą grupę tylko do młodych nauczycieli, co jest ciekawe, a w grupie mam nauczycieli przeróżnych. Grupa jest chyba 9-osobowa, na różnym etapie doświadczenia zawodowego. I to mnie bardzo zaskoczyło, jak bardzo na każdym tym etapie chcą wchodzić w działanie. Także polecam i trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie straciła zapału. Bo widzę, że to bardzo pomaga nauczycielom, z którymi współpracuję na co dzień. I też wnosi coś, bo oni potem mówią, a mieliśmy spotkanie, a było tak albo tak. Coś tam opowiadają o tym, że się zadziewa i to jest taka trochę tajemna ta grupa. Natomiast zespół widzi, że coś jest dodatkowego, tak? Liczę na to, że nam się to rozpoczuje. Jasne. Też na to liczę i trzymam kciuki. Ale ja chciałem zapytać ciebie o parę takich praktycznych rzeczy, bo rozumiem, że skoro myślisz o 3 grupach, to rzeczywiście te informacje zwrotne od tych nauczycieli, którzy pracują w tej jednej, są takie, że zachęcają pozostałych, że to jest takie doświadczenie jakieś szczególne, pewnie właśnie ze względu tak, na... Tak, ale 3 grupy, trochę... Przemku, chcę, żeby powstały w przyszłym roku szkolnym, nie teraz, chcę, żeby nauczyciele tak, przeszli w przyszłym, proces, oczywiście, to rozumiem. Nie wiem, jak nam to się zakończy, myślę, że to będziemy rozmawiać w maju i też chciałabym bardzo zmotywować, żeby spróbowali pociągnąć też swoje grupy, żeby nauczyciele mogli, większa ilość osób mogła skorzystać z tego wsparcia. Ja też jako trener, znaczy zajmuję się taką pracą na szeroko pojętych umiejętnościach społecznych, więc tak jak rozumiałem to, co mówiła Julia, co sprzyja otwieraniu tych kokonów, no to między innymi ten kawałek, o którym ty mówisz, że ludzie rozmawiają o czymś, o czym na co dzień nie rozmawiają, czyli o tych obszarach, które przeżywają jako intymne, ale one są przecież też wspólne, bo żyjemy razem i obserwujemy skutki tych doświadczeń emocjonalnych. Ale chcę ciebie zapytać, bo mówiłaś o Family Lab i o tej metodyce, czy na przykład gdyby ktoś z naszych słuchaczy jakoś się podekscytował tym pomysłem i chciałby coś takiego zrobić, to czy wyobrażasz sobie, żeby gdzieś o tym poczytać i spróbować samemu, czy też raczej sądzisz, że potrzebna byłaby jakaś ekspertyza, żeby taką grupę poprowadzić? To ja odpowiem od razu, bo się już nad tym zastanawiałam, rozmawiałam z Tamarą Kasprzyk, która jest prezeską Family Labu w Polsce i opowiadając jej o tym, bo ona z twórcami się spotykała i chciała powiedzieć, jak to działa, więc już miałam takie trochę badanie, jak to wygląda w praktyce z nauczycielami. Ja jako ta metoda refleksji koleżeńskiej nazywa się również metodą refleksji koleżeńskiej, bo została pomyślana w taki sposób, aby nie była konieczna obecność specjalisty. Ale ja dzisiaj, tu pracując z nauczycielami, uważam, że absolutnie odpowiedzialnie będzie, jeżeli w takiej grupie
taką grupę utworzy osoba, która już w niej pracowała. Jednak ma nawet osobiste doświadczenie pracy w takiej grupie. Tak. Jest tak mała otwartość w pracy z emocjami, z uczuciami, z takimi kawałkami dotyczącymi, jak ja teraz mam, i zaciekawiania się drugą osobą, że ja uważam, że bardzo odpowiedzialnie będzie, żeby te grupy tworzyły osoby, które z nich korzystały, tak samo jak zachęcam do tworzenia, jakby do pracy metodą coachingu koleżeńskiego, która jest bardzo, bardzo, nie wchodzi tak głęboko, ale też nie koncentruje się na tym kawałku, bardziej właśnie na doradzeniu jakiegoś rozwiązania, ale już jest czymś, co możemy stosować. Jasne. W ogóle warto proponować. No tak. W CEO, w projektach CEO-owych też jest formuła, w różnych spotkaniach też dla dyrektorek i dyrektorów proponujemy tak zwane kręgi interwizyjne, które są dość podobną. Więc jakby Państwo, tu jakby mówię do naszych słuchaczy, jakbyście byli zainteresowani takimi rzeczami, to i w CEO, i w Family Lab, i pewnie w różnych innych organizacjach pozarządowych, albo i instytucjach publicznych, które wspierają oświatę, można znaleźć takie oferty. W każdym razie istota rzeczy polega na tym, żeby ludzie się spotykali i rozmawiali, i żeby to nie było takie, trochę tak jak Julia o tym mówiła, że to jest takie dedykowane miejsce, że ta rozmowa i spotkanie nie konkuruje z różnymi innymi wyzwaniami. I nawet jak to jest stosunkowo krótki czas, to jednak daje efekty. Dobrze, czas nas goni, a ja jeszcze bardzo potrzebuję od Uli informacje o tych praktycznych rzeczach, bo też jak mówiłaś o swojej szkole, no to miałem takie wrażenie, że mówisz o czymś innym niż ten stereotypowy, smutny obraz, który ja nakreśliłem, ale jestem przekonany, że to nie jest taki przypadek, że akurat u ciebie tak jest, tylko że jakby podejmowałaś różne działania, które temu służyły. Trochę już o nich mówiłaś, ale gdybyś je tak zebrała, co twoim zdaniem służy dialogowi u ciebie w szkole? Co takiego robiłaś, jak byłaś jeszcze dyrektorką, a być może teraz przeniesiesz na ten ogólnomiejski wymiar, co sprzyja dialogowi między ludźmi, pomijając już metryki? Okej. Nim się do tego nie odniosę, to Julia, pozwolisz, że jeszcze wrócę do twojego stwierdzenia, że wśród osób, które z tobą współpracują, byli to właśnie często dyrektorzy i to oni mieli problem z tym kokonem. Dla mnie to nie jest, znaczy powiem tak, ja się z tym absolutnie zgadzam i myślę, że tych osób tam naprawdę jest sporo ze względu na bardzo prosty fakt. Szkoły w dalszym ciągu są bardzo rywalizujące. Dyrektorzy są bardzo rywalizujący. Są przy tym też bardzo samotni w swoich decyzjach, w odpowiedzialności za te decyzje. Stąd myślę, że w którymś momencie to wypalenie zawodowe u nich następuje jako naturalny proces. Nie każdy trafia po drodze na Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nie każdy trafia po drodze na studia podyplomowe dla liderów oświaty. To są takie momenty, to są takie sytuacje życiowe, które mocno człowieka wzmacniają. Bo poza wzmocnieniem doskonałych instytucji, doskonałych uczelni, ma się wzmocnienie przede wszystkim wśród dyrektorów. Ja witam serdecznie, bo widzę, że ktoś mnie odnalazł z rocznika 2010 oświaty. No tak. Także to są właśnie te wartości dodane. Genialnie, że tak się wydarzyło, bo to jest potwierdzenie, że wszyscy uczymy się tańczyć tańcząc, uczymy się pływać pływając, uczymy się śpiewać śpiewając, czyli doświadczając pewnych sytuacji, myślę, że sobie uczymy się radzić z nimi. Ja tylko mogę powiedzieć tak, że ten dialog międzypokoleniowy, między nauczycielami generalnie, między nauczycielami i dziećmi, rodzicami, dzieje się w działaniu. Stąd bardzo ważne jest dla mnie zadbanie o wejście każdego
w jego rolę, niezależnie od tego, czy jestem młody, stary, czy uczeń, czy rodzic, każdego, o wejście, tak? O wsparcie, które dostanie każdy na wejściu. Zadbać o to, żeby ktoś się czuł dobrze, żeby poznał otoczenie fizyczne, żeby poznał zasady komunikowania się, żeby wiedział, z kim, o czym można porozmawiać. Na to naprawdę potrzeba trochę chęci i takiej troski i zaopiekowania drugiego człowieka. Ale podaj przykład. Co to znaczy? Myśmy się w szkole spotykali co najmniej tydzień wcześniej i przed każdym rozpoczęciem roku szkolnego, między innymi po to, żeby poznać i wprowadzić w rolę i zadania nowych przyjętych pracowników. No. Okay. I to było oczywiste, że tak trzeba było zrobić, żeby ten nauczyciel, który 1 września i tak stanie przed nową klasą, nowymi rodzicami, będzie mocno zestresowany, przynajmniej ten kawałek miał już przerobiony, tak? Już z kimś wypił herbatę, kawę, pogadał i popracował nad wspólnym zadaniem. Druga rzecz to właśnie wymyślanie takie wspólne, wspólnie zaakceptowane, wspólne przegadane, przygotowanie i też zrealizowanie projektów, innowacji, to są te właśnie przykłady, wydarzeń artystycznych, które dzieją się w czasie. Projekty mogą być przecież nawet, nie wiem, semestralne, roczne, półroczne. To wszystko dzieje się w czasie, a więc wielokrotnie trzeba się spotkać, wielokrotnie pogadać, wielokrotnie podzielić doświadczeniem. No już jest tak przecież. Tak jest. Dobre warsztaty, Julia, dobre warsztaty, tak? Czyli takie, gdzie prowadzący będzie miał też na uwadze, żeby tworzyć zadania do realizacji, po pierwsze grupowe, po drugie międzypokoleniowe, czy jak gdyby o takie różne rzeczy zadbamy, tak? Wcześniejsza rozmowa z dyrektorem, to z kim może warto? Zresztą bardzo dobre instytucje szkolące już często o to pytają i chwała, tak? Bogacenie ludzi w tak zwane umiejętności miękkie, które pozwolą im wyjść z tego własnego kokona. No i to, co też mówiłam, co jest bardzo ważne. Na koniec celebrujmy, cieszmy się to, co się dobrego wydarzyło. Wydaje mi się, że to kilka przynajmniej takich rzeczy, o których powiedziałam. Oczywiście Agnieszko, dobry mentor, dobry kolega, danie ludziom prawa do tego, że w trakcie swojego stażu zmienią mentora, bo tu nie zadziała chemia, tu zadziała, nie wiem, świetny dialog. Otwieranie klas, spacer obserwacyjny, lekcje otwarte. No, to jest cała masa właśnie strategii związanych z ocenianiem kształtującym. To mocno pobudzi i mocno niejako otworzy pokoleniowy dialog, międzypokoleniowy dialog. To wszystko są sprzyjające warunki, żeby dyrektor troszkę w tej uważności mógł poświęcić się innym zadaniom, a przekierował pracę na zadania zespołowe. To żaden nauczyciel nie może zostać sam. Jasne, to dzięki. Ja dodam od siebie jeszcze. Oj, coś mi zgrzyta. Nie mogę wyłączyć. Chciałem tylko dodać, że mówiłyście, Ula i Agnieszka, o mentoringu i trochę ty, Agnieszka, wspomniałaś, że to nawet w przepisach jest zapisane w związku z awansem zawodowym. I tak sobie pomyślałem, że to jest jedna z tych rzeczy, że jak się im nada realny kształt, na przykład zadba o to, żeby te osoby, które spełnią funkcję mentorów, rzeczywiście dostały trochę wsparcia, jak pełnić taką funkcję i jak się trochę poprzyglądać temu, czy te mentoringi się odbywają tak, jak to chce rozporządzenie, to one się wtedy nie wyrodzą w jakąś martwą literę albo jakąś czystą formalność, tylko też będą automatycznie działać na rzecz tego międzypokoleniowego dialogu. Jesteśmy właściwie już w końcu zupełnie.
To ja Ale poproszę mogę tylko. jeszcze jedno zdanie, które bardzo. Jasne, 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 jasne. Chcę podkreślić olbrzymią rolę dyrektora. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wśród nas są tylko dyrektorzy, ale to są wyjątkowe osoby, naprawdę wyjątkowe osoby i w szkole. Taką mam jak gdyby myśl, którą chciałabym się z wami podzielić, że w szkole, w której dyrektor stwarza takie i możliwości, i warunki, w których doświadczenie starszych nauczycieli miesza się, przenika z chęcią, z taką energią młodych ludzi, zawsze stwarza warunki do takiej autentycznej szkoły uczącej się. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem SUS-u. No tak, ze szkoły uczącej się, czyli tych naszych projektów CEO-owych, bo one rzeczywiście siłą rzeczy zapraszają do tego, tak, do tego dialogu. Właściwie czas nam się już skończył. W związku z tym chciałem was jeszcze zapytać o takie najważniejsze rzeczy związane z tym, jak zadbać o ten dialog. I gdybyście się zadeklarowały, że powiecie to w jednym zdaniu, to zapytam i poproszę. Da się w jednym zdaniu? Najważniejsza rzecz, jak jesteś dyrektorką, dyrektorem, co zrobić, żeby toczył się w szkole dialog? I jedno zdanie, Julia. Ja sobie myślę o samotności, która tutaj wybrzmiała, więc jakoś najważniejsze wydaje mi się w dialogu nie pozostawanie samej samemu z tym, co trudne. I uważanie, żeby ludzie też nie pozostawali sami, a jak tak wyglądają, to żeby coś z tym zrobić, gdzieś do czegoś zaprosić. Okej, okay. Agnieszka? Tak. Przykład idzie z góry, ale też ryba psuje się od głowy, nie? Okej, okay, czyli o siebie zadbać. Jako dyrektorki, dyrektora. Agnieszka? Jednym zdaniem dbanie o relacje. Dbanie o relacje, okej. Okay. I Ula, ty trochę już właśnie działania. Wspólne działania. Wspólne działanie. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie mocno dziękuję, bo mam wrażenie, że temat nie jest łatwy do ruszenia. Mam wrażenie, że często jakoś tak się go pozostawia. Łatwo się mówi o tym, że brakuje nauczycieli młodych, ale rzadko się mówi o tym, co zrobić, żeby skorzystać z tego potencjału, który wynika z tego, że jednak te różne pokolenia nauczycieli w szkole są, niezależnie od proporcji między nimi. I też myślę, że po raz kolejny to doszło do takiego uogólnienia w naszej rozmowie, że właściwie jak mówimy o pewnym wyzwaniu, to wyzwanie nie dotyczy jakichś pojedynczych kategorii, z którymi byłoby związane. Czyli nie chodzi tu o ten wiek, tylko o dialog w ogóle. O dialog między ludźmi, którzy po prostu są w tym środowisku i to jest to wyzwanie dyrektorskie. Nawet niekoniecznie międzypokoleniowe, ale wszyscy powinni rozmawiać i to jest ta dyrektorska troska. I z tym optymistycznym, jak sądzę, przesłaniem chciałbym jeszcze raz podziękować prelegentkom i wszystkim, którzy nas słuchali. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Dzięki bardzo. Dzięki za dzisiaj. Dziękujemy. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.